Tomasz Krasiński, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji Zaolesz GKM-u Grudziądz przed piątą rundą PGE Ekstraligi, w ramach której zmierzymy się z zespołem 4Nature Solutions Apator Toruń. Na pytania kibiców oraz dziennikarzy w dniu dzisiejszym odpowiadać będą Robert Kościecha. Dzień dobry, witam. Oraz Krzysztof Kasprzak. Dzień dobry, witam. Ja pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że to spotkanie już w najbliższą niedzielę o godzinie 19.15. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Przejdźmy zatem do pytań. Pierwsze pytanie do Roberta. W niedzielę czeka nas mecz z 4Nature Solutions Apatorem Toruń. Z jakim nastawieniem i z jakimi oczekiwaniami podchodzi drużyna do tego derbowego pojedynku? Czy to, że jesteś wychowankiem Apatora i w przeszłości pracowałeś tam również jako trener, ma dla ciebie jakieś specjalne znaczenie przed takimi spotkaniami? Na pewno my będziemy się przygotować normalnie. Normalny ma cykl przygotowań, mamy dzisiaj trening. Jutro dodatkowe jazdy dla potrzebujących. W niedzielę mamy mecz ligowy, wiadomo, dzisiaj troszeczkę nas to, te treningi coś się kolidują, ponieważ ruszyła Liga Szwedzka i nie możemy zawsze robić ten czwartek, piątek treningu. Przygotowujemy się normalnie, normalnym cyklem, wierzymy w wygraną, żeby Grudziądz wygrał. A czy specjalny mecz? Na pewno jakiś ma smaczek, no, jestem wychowankiem Torunia. W Toruniu zdobywałem jako zawodnik najlepsze medale moje, jak gdyby, i najlepszą część mojej kariery. Ale dzisiaj podchodzę z innej strony, jestem trenerem Grudziądzu i wszystko zrobię, żeby mój zespół dzisiaj wygrał. Pytanie do Krzysztofa. W swojej karierze brałeś już udział w wielu derbach, startując dla Stali Gorzów, w zeszłym sezonie także w Grudziądzu. Jak zawodnik podchodzi do takich spotkań? To dla was coś więcej niż zwykły mecz, czy nie zwracacie na to aż tak wielkiej uwagi jak kibice? Na pewno jakaś tam odczuwalna jest taka nutka, że kibicom bardziej zależy. Widać, to jest odczuwalne na trybunach. No i na pewno to też bardziej nas mobilizuje do jeszcze lepszej walki. Ale mi się wydaje, że na każdy mecz każdy z nas jest przygotowany 100% i chce dać siebie wszystko, więc tak mówię, no jest to fajne święto. Miejmy nadzieję, że wygramy te zawody. Kolejne pytanie również do ciebie. Jak wyglądały i jak wyglądają przygotowania do tego meczu i na co będziecie zwracać największą uwagę w swojej jeździe podczas najbliższego meczu? No, będziemy dzisiaj trenowali, tak jak trener powiedział. Na pewno tutaj jak najszybsze dopasowanie sprzętu, żeby już od pierwszego wyścigu wszystko grało. No i żeby wszystko było ok. Pytanie do Roberta. Po udanej inauguracji teraz dwa dość zdecydowanie przegrane spotkania. Jakie są powody tej słabszej dyspozycji w ostatnich meczach? Kto według trenera jest faworytem tego pojedynku? Och, przegrywamy, bo nie zdobywamy 46 punktów, ale no, trzeba też wziąć pod uwagę, że jechaliśmy bardzo ważne spotkanie w Ostrowie, które wygraliśmy. Później mieliśmy u siebie mistrza Polski. Gdzieś widać, że Wrocław jest w jakimś dołku, ale my to szybko wykorzystaliśmy i wygraliśmy te spotkania. Lubin jest bardzo mocnym klubem. Jadąc tam, wierzyliśmy oczywiście, że powalczymy, ale każdy wiedział, że będzie ciężko o zwycięstwo. Gorzów przyjechał, chłopacy z drugiej linii odpalili bardzo mocno, wygrywali z nami starty i to był kluczową przyczyną tego, że przegraliśmy to spotkanie. No, dzisiaj wiemy, na czym stoimy, będziemy wszystko robić, żeby to poprawić. I tyle wszystko po prostu. No. Każdy mecz jest inny, każdy klub przyjeżdża z innymi zawodnikami, z inną mocą jak gdyby zawodników, więc każdy mecz jest inny. Dwa mecze przegraliśmy, no teraz jak dwa razy wygraliśmy, teraz musimy dwa nowe mecze wygrać i będzie wszystko dobrze. Również do ciebie. W ostatnim meczu z Gorzowem oglądaliśmy o wiele mniej mijanek niż w spotkaniu z Wrocławiem. Czy ten tor bardzo się różnił i między innymi dlatego gospodarze czuli się na nim gorzej? Nie, tor był podobny. Generalnie cały czas jest tor przygotowywany przez ten rejon Jonosza Śląskę podobnie. No wiadomo, że nie jest to laboratorium i tutaj nikt nie będzie sprawdzał co do procenta, że jest idealny tor, bo troszeczkę pogoda się zmieni, warunki, o innej godzinie są zawody, więc ale no, zbliżony jest zawsze tor. My nie możemy zrzucać winy na tor. Mamy zawodników i my jesteśmy zawodowcami i my musimy się dopasować do toru, zwłaszcza do własnego. Kolejne pytanie również do ciebie. Zarówno drużyna z Grudziądza, jak i z Torunia przegrały ostatnio po dwa spotkania ligowe. Czy trener zgodzi się z tezą, że równie ważny mecz rozegra się w głowach zawodników?
W głowach. W głowach chyba każdy mecz jest ważny dla zawodnika. Tutaj nie ma, który klub przyjeżdża, który zespół przyjeżdża. Każdy zawodnik chce wygrywać biegi, chce wygrywać mecze, czy to ze strony zawodnika, czy trenera. Każdy chce wygrać każde spotkanie. Tutaj nie ma to, że dwa mecze były przegrane i teraz chcemy za wszelką cenę wygrać. No wszystko będziemy robić, żeby zawodnicy mieli komfortowe przygotowanie toru i sami się czuli dobrze na torze. A o nim będzie zależało, czy po prostu uda się wygrać. No, mam na taką nadzieję i będziemy wszystko robić, żeby pomóc naszym zawodnikom. Pytanie do Krzysztofa. W analogicznym okresie w zeszłym sezonie szło ci na tyle źle, że straciłeś miejsce w składzie drużyny. Ten sezon od początku wygląda dużo lepiej w twoim wykonaniu. Na ile dobre wyniki, między innymi w meczu ze Stalą Gorzów i w ćwierćfinale IMP, pozwalają na spokojniejsze podejście do przygotowań przed meczem derbowym? Na pewno jest lepiej, gdy te motocykle jadą szybciej, a nie musisz cały czas szukać, więc na razie jest okej, ale cały czas tygodnia na tydzień robię wszystko, żeby jechać jeszcze szybciej i żeby wygrywać więcej wyścigów. Będziemy się starali, tak jak mówię, w niedzielę wygrać te zawody i żeby dalej sezon potoczył się tak, jak się zaczął. Pytanie do Roberta. Norbert Krakowiak we wtorek upadł w meczu w Szwecji i nie kontynuował zawodów, a w środę wycofał się po pierwszym wyścigu z ćwierćfinału IMP w Poznaniu. Jak przedstawia się jego stan zdrowia i czy występ w niedzielę jest niezagrożony? Norbert Krakowiak faktycznie miał we wtorek upadek w wizie szwedzkiej. Ma lekko zbite lewe kolano, ale myślę, że przejdzie rehabilitację i myślę, że do niedzieli spokojnie się wykuruje i będzie zdolny na 100% do tych zawodów. Również do ciebie. Grodziący juniorzy jak dotąd nie zawodzą. Pochwały zbiera Kacper Pludra, ale bardzo dobrze prezentuje się również Kacper Łobodziński, który w ubiegłym roku w drugoligowych rozgrywkach zdobył łącznie 14 punktów. Teraz na poziomie Ekstraligi ma już ich 7. Czy forma tego zawodnika i postęp, jaki wykonał, jest dla trenera zaskoczeniem? Na pewno na plus jest zaskoczenie. No, Kacper bardzo mocno przepracował zimę, ale też troszeczkę inaczej podszedł mentalnie do tego sezonu. Ten problem miał bardzo mocny rok i dwa lata temu, gdzie za wszelką cenę myślał tylko i wyłącznie, żeby iść w Ekstralidze. Dzisiaj inaczej do tego podszedł. Przez nasze rozmowy i inne jakieś podejście do sezonu. Rozumiał, że no, to przyjdzie z czasem. Po prostu musi się skupić na swoich danych biegach, meczach, a nie tylko myśleć o tym, żeby być w tym składzie ekstraligowym. Ma dobrze poukładane team i na plus zaskoczył na pewno na wiosnę. Ja z tego się bardzo cieszę, bo ma duże perspektywy. Dużo trenowaliśmy też nad startami i na wejściu w łuk, bo wiadomo, Kacper jest wysokim zawodnikiem, więc ciężko mu już usadowić się na tym motocyklu, ale coraz lepiej sobie z tym radzi i no, widać ten duży progres. Także tego się cieszyć i bić brawa i na spokojnie podchodzić do następnych meczów, żeby ta forma cały czas była jeszcze wyższa. Również o trenera. Ze strony gości przyjeżdża były podopieczny Denis Zieliński. Martin Waculik w ostatnim magazynie PGA Ekstraligi stwierdził, że dużo dały im rady Mateusza Bartkowiaka, który startował u nas w sezonie 2021. Na ile wiedza Denisa dotycząca toru w Grudziądzu może pomóc jemu i drużynie w Grudziądzu? Dam numer do Denisa, wypowiedź na ten temat. Tak na poważnie, no nie wiem, no zobaczymy, no jeżeli Martin Waculik tak mówi, że Mateusz im coś podpowiedział, no jednak jeździł rok u nas, był pożyczony, Denis jeździł 3-4 lata, więc sytuacja tylko, że zna trochę ten tor, ale to nie jest powiedziane, że ktoś podpowie, no. A to tak nie patrzę, no. Był Denis u nas, odszedł, wybrał inną drogę swojej kariery, przyjeżdża tu jako dzisiaj, w niedzielę jako gość, więc jak będzie radził, no to mam nadzieję, że trochę skłamie. Pytanie do Krzysztofa. Wspominałeś ostatnio o problemie z dostawami opon bezdętkowych. Jak ta sytuacja wygląda teraz? Czy zmagacie się jeszcze z jakimiś brakami sprzętowymi? To nie są braki sprzętowe, to jest po prostu taka sytuacja, że ta firma od października, każdy zamówił, do dzisiaj nie dostarczyła tych kół, bo to nie są opony, tylko felgi. I tak jak wspominałem, ma to tylko paru zawodników. I raczej po punktach widać, kto ma te koła, a reszta czeka cierpliwie, aż je dostanie po prostu. I pytanie do Roberta. Ruszyły rozgrywki U24 Ekstraligi. Jak trener ocenia ten pomysł i jakie są odczucia po pierwszych meczach z Ostrowem i Wrocławiem? Czy rywalizacja w formacie ligowym daje juniorom coś więcej niż rywalizacja w innych zawodach młodzieżowych?
Powiem, że U24 jest dobrym pomysłem, ale na pewno po roku będziemy mądrzejsi o tych rozgrywkach, bo pomysł jest bardzo dobry, że młodzi zawodnicy, którzy mają skończone 16 lat, mogli rywalizować ze starszymi chłopakami do 24 roku życia, nie tylko w swoim gronie polskim, jak są jak DMPJ, tylko są to obcokrajowcy i też Polacy, którzy skończyli już ten wiek juniora i wiadomo, że są bardziej objeżdżeni, mocniejszymi zawodnikami, więc to jest bardzo dobry pomysł. Troszeczkę tego czasu brakuje, bo jednak liga już ruszyła, DMPJ ruszyły, U24 i tych imprez naprawdę jest bardzo dużo, ale myślę, że z biegiem czasu na pewno będzie to poukładane tak, żeby wszystkim pasowało, ale to moim zdaniem jest dobry pomysł. I ostatnie pytanie również do trenera. Zarówno klub, jak i nowy regulamin Ekstraligi stawiają na szkolenie młodzieży. Jako osoba odpowiedzialna za ten temat, jak radzisz sobie z natłokiem obowiązków zawodów U24 Ekstraligi, DMPJ, Pucharu Ekstraligi 250 i do tego treningami szkółki w klasach 500, 250, 125 oraz nowości, czyli pitbike'ami. Jak wygląda organizacja i koordynacja tego wszystkiego? Też tyle tego jest? A tak na poważnie, no to U24 prowadzi Robert Kępiński, więc ja tylko będę na meczach praktycznie u nas domowych, albo na meczu wyjazdowy będę robił treningi dla szkółki, dla młodych. Sytuacja jedna była, że byliśmy w Ostrowie 2 maja, no to miałem wolne i mogłem sobie jechać. No ale tych imprez jest troszeczkę, ale ja na tym no, nie mam problemu. Radzimy sobie, siadamy zawsze pod koniec miesiąca z trenerem Januszem Ślączką i rozpatrujemy, gdzie mogę sobie treningi robić, gdzie jakie są zawody, więc nie ma z tym problemu. Wiadomo, pracy jest bardzo dużo, mechanicy klubowi mają bardzo dużo pracy, więc na pewno to jest wyzwanie dla nas, też dla klubu, dla sprzętu, dla finansów, ale myślę, że będzie to procentowało w dużym stopniu za parę miesięcy czy w przyszłym roku, bo ci młodzi naprawdę mają dużą imprez samej Pucharu Ekstraligi 250, jest 16, do tego Puchar Polski przyjdzie, U24 dla starszych chłopaków 500, więc każdy zawodnik będzie miał po kilkadziesiąt imprez, więc to jest bardzo dużo. Zawsze taka impreza jest lepsza niż trening. Wiadomo, trenować też trzeba i element jakiś poprawiać, ale to naprawdę bardzo cieszy. No, wiadomo, doba ma tylko 24 godziny, ale staramy się to wszystko jakoś ułożyć. Na pewno jak wakacje ruszą, będę miał troszeczkę łatwiej, bo dzieci i młodzież będzie mogła mieć treningi rano, więc będę mógł to połączyć nieraz dwa razy treningi dziennie, czy rano trening po późno zawody, więc troszeczkę będzie z tym mi łatwiej, no ale na razie nie narzekam, na razie jest wszystko dobrze. Nie ma żadnych problemów, chłopacy mają po dwa treningi w tygodniu w każdej klasie rozgrywkowej, więc to nie ma żadnego problemu. To tyle, jeżeli chodzi o pytania do naszej ekipy. Ja pozwolę sobie jeszcze raz wszystkich zaprosić na spotkanie PG Ekstraligi piątej kolejki pomiędzy Zaolesz GKM-em Grudziądz a Fortnite Solutions Toruń. To spotkanie już w niedzielę o godzinie 19.15. Panowie, dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Na koniec zaprezentujemy jeszcze nagranie, wypowiedź Krzysztofa Gołandziuka nadesłaną przez Klub z Torunia. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, zacznę może od tego, czy były nieprzespane noce po niedzielnym meczu z Motorem Lublin? No, spania łatwego nie było. Sporo myślenia, zwłaszcza w kontekście przygotowania toru, ale no nie wszystko należy tłumaczyć torem. Tym niemniej nie był on taki, jaki byśmy chcieli, żeby on był i atrakcyjny do ścigania, a jednocześnie, żeby pasował zawodnikom. Tu szukamy bardzo mocno kompromisu, dużo wiemy na ten temat. No i cóż, no i nie poddajemy się, walczymy i myślę, że ze wszystkim dojdziemy ładu. No właśnie, jeżeli chodzi o tor, to dwa dni później, już podczas U24 ten tor był zdecydowanie bardziej widowiskowy, może tak bym to nazwał. Czy widowiskowy, to nie wiem, natomiast na pewno był inny, tak? Powtarzam to, co powiedziałem, że pasowanie toru zawodnikom to jest jedna rzecz, atrakcyjność zawodów to jest druga rzecz. Musimy znaleźć kompromis. To, co pan powiedział, torem, ale tak naprawdę no, chłopacy nie wychodzi ze startu w niedzielę. No tak, wydawało się, że start był taki, jak miał być. No, przyjechała drużyna startowców. Przecież my nie robiliśmy toru po to, żeby tylko wystartować i na tym, żeby się emocje kończyły. Tym niemniej widzimy, ja bym nie odnosił wszystkiego do tego, co się dzieje w Toruniu, bo myślę, że wszyscy szukają tej optymalnej formy i tutaj Jack zasygnalizował już powrót do tej swojej normalnej, dobrej, wysokiej formy. Niedzielę derby Pomorza, no i jedziemy na tor totalnie inny niż ten toruński. Plan na ten mecz?
wygrać, jak zawsze. I jestem święcie przekonany, że możemy to zrobić. W Gorzowie niewiele nam zabrakło. Trochę pecha, trochę niezrozumienia. Jedziemy wygrać. W piątek pospolite ruszenie. Tak naprawdę wszyscy, albo prawie wszyscy zawodnicy stawią się na torze w Toruniu. Czy ten tor będzie podobny? Chodzi mi o strukturę, takie jak ma być w Grudziądzu, czy mimo wszystko po prostu chcecie potrenować wspólnie? Nie można robić toru takiego, jak gdzieś możemy zastać, bo to się nigdy nie uda. Tor ma być zawsze taki sam w Toruniu i to jest baza do ustawień na torach innych. Powtarzam, mamy bardzo dużo danych, bardzo dużo informacji, wiemy, jakiego toru nie należy robić, wiemy też, co można, a czego nie można zrobić z nawierzchnią w Toruniu. To był dopiero drugi mecz i myślę, że oczywiście mamy pewnie duży niedosyt. Dużo pracy przez nas i przed nami, nie tylko w naszym wykonaniu, ale również i po stronie zawodników, i chłopcy mają tego świadomość. Jedziemy do Grudziądza, który ostatnio przegrał u siebie z Gorzową, z którym my z kolei prawie urwaliśmy im punkty w Gorzowie, czyli no jest szansa, żeby powalczyć tam mocno. Tak jak powiedziałem, jedziemy wygrać i uważam, że mamy wszelkie dane ku temu, żeby to osiągnąć. Taki jest cel i on się absolutnie nie zmienia. W meczu u siebie z Motorem Lublin zabrakło Krzysia Lewandowskiego, który wiemy po upadku W24 przechodzi rehabilitację. Czy on wystartuje w niedzielę? Krzysiowi generalnie nie miał żadnych złamań, żadnych kontuzji, która wymagałaby interwencji lekarskiej. Po prostu było to stłuczenie, był obolały. Można było się kusić na to, żeby na siłę wstawiać go do składu na ostatni mecz, ale to jest początek sezonu dopiero. Nie chcieliśmy ryzykować. Krzysiu w piątek będzie na treningu i ja osobiście mam przekonanie, że wystąpi w Grudziądzu.